Cześć, nazywam się Justyna Litwin. Dzisiaj chciałabym przybliżyć Wam lekturę Ania z Zielonego Wzgórza. I nie ukrywam, że jest to moja ulubiona książka spośród przeczytanych przeze mnie lektur do tej pory. Napisała ją kanadyjska powieściopisarka, znana z książek dla młodzieży Lucy Maud Montgomery. Lucy urodziła się w 1874 roku w Clifton na wyspie księcia Edwarda. Kiedy miała 2 latka, zmarła jej matka, a ojciec ożenił się ponownie i wyjechał, pozostawiając małą Lucy pod opieką dziadków. Dziewczynka była wychowywana bardzo surowo i dorastała w atmosferze ścisłej dyscypliny. Dlatego też uciekała w świat książek. Sama zaczęła też pisać, mając 15 lat, jej pierwsze dzieło zostało opublikowane w lokalnej gazecie. Lucy stawiała ponad wszystko na dobre wykształcenie. Była ambitna, chętna do nauki i bardzo ceniła sobie wiedzę. Nie ulega wątpliwości, że pisarka pisząc Anię z Zielonego Wzgórza korzystała z własnych przeżytych doświadczeń. Książka zaczyna się przyjazdem w 1876 roku 11-letniej Ani Shirley na Zielone Wzgórze. Jest ona sierotą, przysłaną przez pomyłkę do starszego rodzeństwa Cuthbertów, Maryli i Mateusza. Pomyłka polega na tym, że miał przyjechać chłopiec, który mógłby pomagać Mateuszowi w gospodarstwie. No i mamy problem. Mateusz jest wprost zachwycony Anią, a Maryla chce odesłać ją z powrotem. Ale jednak dziewczynka zostaje i znajduje u nich dom. W utworze poruszane są problemy dnia codziennego oraz poszukiwanie akceptacji i miłości. Główna bohaterka jest biegowatą, rudowłosą dziewczynką, szalenie gadatliwą, obdarzoną bujną wyobraźnią osobą. To bardzo wrażliwa postać, zmagająca się z wieloma kompleksami. Jest zarazem bardzo wyjątkowa i nieprzeciętna. Swoją osobowością w krótkim czasie podbija serca swoich opiekunów, jak i mieszkańców miasteczka. Tam, gdzie jest Ania, nie ma miejsca na nudę. Akcja książki toczy się przez pierwsze 5 lat pobytu Ani w Avonlea. Przez ten czas poznaje ona wiele osób. Spotyka swoją bratnią duszę, mieszkającą nieopodal Dianę Berry, w której znajduje swoją wierną i serdeczną przyjaciółkę. Kolejną ważną postacią jest Gilbert. Chłopiec wprost ubóstwiany przez wszystkie dziewczyny. Tylko nie przez Anię. Chłopiec na początku ich znajomości nazywa ją, dla żartu oczywiście, marchewką. I od tego momentu Ania traktuje go z dystansem, można powiedzieć jak największego wroga. I rywalizuje z nim w nauce. Ale jak to w życiu bywa, kto się czupi, ten się lubi. Godne polecenia jest film z 1985 roku, wyreżyserowany przez Kevina Sullivana, w którym wszystko zagrało idealnie, począwszy od znakomitego aktorstwa, poprzez świetnie przedstawiony rzeczywisty obraz wyglądu Wyspy Księcia Edwarda. Starannie dobrano aktorów, którzy pasują wprost idealnie do przedstawionych postaci książkowych. Serdecznie zachęcam obejrzeć ten film razem z rodziną, ponieważ zadowoli on różne kategorie wiekowe. Razem możemy się pośmiać, ale i niejednokrotnie popłakać w czasie licznych wzruszających scen. Zobaczmy kawałek filmu. Jestem urzeczona. Matthew Cuthbert.
Mateuszu Cuthbert, kto to jest? It's a girl. To dziewczynka. I can see that. Przecież widzę. Gdzie jest chłopiec? Nie było chłopca, tylko ona. Uznałem, że nie możemy jej zostawić, bez względu na to, kto popełnił błąd. Uznałeś? Ładna historia. Tak właśnie kończy się wysyłanie listów. Trzeba było pojechać tam osobiście. Pani mnie nie chce? Nie chcecie mnie, bo nie jestem chłopcem? Nikt mnie nigdy nie chciał. Powinnam była wiedzieć, że to zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. Spokojnie, dziecko, nie płacz, to nie twoja wina. To największa tragedia, jaka mi się dotąd przetrafiła. Jak masz na imię? Mogłaby pani nazywać mnie Cordelią? Cordelią? Nie sądzi pani, że to ładne imię? A tak się nazywasz? Tak naprawdę nie. Ale bardzo bym chciała mieć na imię Cordelia. Nic z tego nie rozumiem. Cordelia to bardzo eleganckie imię. Jak masz na imię, dziecko? Dość tych nonsensów. Anna Shirley. Zwykłe, stare, nieromantyczne. Ania to ładne i rozsądne imię. Nie ma powodu, żeby się go wstydzić. Ja się nie wstydzę. Ale jeśli zamierza mnie pani tak nazywać, proszę do mnie mówić Aniu, nie Andziu. A co to za różnica? Ania czy Andzia? Przeogromna. Andzia brzmi absolutnie koszmarnie. Ania brzmi znacznie bardziej dystyngowanie. Więc jeśli będzie pani nazywać mnie Anią, spróbuję pogodzić się z tym, że nie mam na imię Cordelia. Niech będzie Aniu, nie Andziu. Jak to się stało, że przysłali do nas ciebie, a nie chłopca? Czy gdybym była bardzo piękna i miała brązowe włosy, pozwoliłaby mi pani zostać? Nie, dziewczynka nie jest nam potrzebna. Nie patrz tak na mnie. Chodź, weź swoją torbę. Skoro już tu jesteś, trzeba gdzieś cię przenocować. Zdejmij kapelusz. Musisz być głodna. Nie, dziękuję. Nie mogę jeść, kiedy jestem w otchłani rozpaczy. W otchłani rozpaczy? Może pani jeść, kiedy tak się pani czuje? Nigdy tak się nie czułam. A nie może pani sobie wyobrazić, jak to jest być w otchłani rozpaczy? Nie, nie mogę. Pogrążając się w rozpaczy, odwracamy się od Boga. To będzie twój pokój na dzisiejszą noc. Umyj się i zejdź na kolację. Dobrze, panno Cuthbert. Na koniec chciałabym zachęcić was do przeczytania tej książki. Nie tylko jako lekturę, ale tak dla siebie, ponieważ cała ta historia działa niezwykle budująco na nas i daje moc pozytywnej energii. Do zobaczenia. Miłego czytania.